Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Ta historia, choć wydarzyła się dawno temu, do dziś potrafi zrobić ogromne wrażenie. Zaczęło się od wielkiej miłości, która zakończyła się jednak złowieszczą tajemnicą. Ta z kolei pociągnęła za sobą lawinę dziwnych i szokujących wydarzeń. Z pewnością ktoś tu zawinił, ale najwyższą cenę zapłaciło za to być może dużo więcej osób niż powinno. Piękna Nell, czyli Ella Mott Cropsey. Czy była naprawdę tak piękna, czy tajemnica z nią związana dodała jej uroku? Dziś oczywiście trudno to stwierdzić, szczególnie mając do dyspozycji stare czarno-białe zdjęcia, na których jednak niewątpliwie widać dziewczynę czarującą o niezwykłym, magnetyzującym spojrzeniu i pięknie wyrysowanymi ustami. Raz stare gazety określają ją mianem wybitnej piękności, inne sugerują wygląd zwykłej, sympatycznej dziewczyny z sąsiedztwa. Bez względu jednak na subiektywne oceny wszystkich innych, dla Jima Wilcoxa była ona zjawiskowa. Przynajmniej na początku. Do czasu, gdy poznał jej charakter, który mnie osobiście kojarzy się chyba trochę z główną bohaterką lalki Bolesława Prusa, Izabelą Łęcką. Ale oczywiście całkiem możliwe, że uległam po prostu sugestii zdolnych dziennikarzy. Nell pochodziła z Nowego Jorku, z Brooklynu, ale w 1898 roku wraz z rodziną przeprowadziła się do Elizabeth City w północnej Karolinie. Jej bliscy zdecydowali się zupełnie odmienić swoje życie i postawić na kontakt z naturą. Rodzice zajęli się rolnictwem i gospodarstwem. Wydawałoby się, że przeprowadzka na wieś dla nastoletniej dziewczyny z pewnością nie będzie niczym atrakcyjnym i być może tak właśnie by było, gdyby nie Jim Wilcox, młody, przystojny, ciepły człowiek, dla którego jednak spotkanie pięknej Nell okazało się być brzemienne w skutkach. Właściwie to mało powiedziane. Chwila, gdy ujrzał pannę Cropsey, całkowicie zdeterminowała jego życie, które, jak sam mówił, miało być przecież spokojne, zwyczajne i pozbawione nadmiernych emocji, za którymi chłopak jakoś nie przepadał. Być może właśnie dlatego ten związek nie miał żadnych szans, bo Nell za to wielkie uniesienia wprost uwielbiała. Przez 3 lata znajomości szukała wrażeń, flirtując z innymi chłopcami. A kiedy była pod wpływem adrenaliny związanej z nowymi wrażeniami, jej stały chłopak ewidentnie szedł w odstawkę. Gdy jej przeszkadzał, próbowała różnych taktyk. Raz była obojętna, innym razem wręcz nieprzyjemna. Ale gdy zaczynała się nudzić nowym obiektem westchnień, dobry, niezawodny Jim znowu był na topie. Chłopak, choć nie był typem macho, zdecydowanie nie zamierzał dać się dłużej tak traktować. Nie był również urodzonym pantoflarzem. Pomimo, że związał się z Nell z uwagi na swoje głębokie uczucia względem niej, zdecydował się zakończyć ten związek, który coraz bardziej go wypalał. Ostateczną decyzję podjął wieczorem 20 listopada 1901 roku. Był zdecydowany oprzeć się sentymentom i argumentom 19-letniej wówczas Nell, wiedząc, że wspólnej przyszłości ta para z pewnością nie ma. Tego wieczoru Nell i Jim usiedli w salonie, gdzie była również siostra dziewczyny, Olive, znana jako Ollie, ze swoją sympatią Royem Crawfordem. Rodzinę odwiedziła wówczas również kuzynka, Kerry Cropsey. Młodzi ludzie najwyraźniej byli w wybornych nastrojach i pewnie gdyby mieli ze sobą tabliczkę Ouija, bawiliby się jeszcze lepiej. Ale najwyraźniej nikt wtedy na to nie wpadł i grupa poprawiała sobie humor, omawiając swoje preferencje względem samodzielnego skrócenia swojego żywota. Nell oczywiście brylowała w towarzystwie. Podobno ćwierkała i starała się być oryginalna. Kiedy przyciśnięty do muru Jim z trudem wybrał zanurzenie się w wodzie na zawsze, Nell, oburzona zapewne tym jakże pospolitym pomysłem, wyznała, że ona wolałaby zamarznąć. Nie wyobrażała sobie, żeby woda pozostawiła jej włosy w nieładzie i ktokolwiek miałby ją tak oglądać. Nell podobno bawiła się świetnie, ale Jim najwyraźniej miał dosyć.
Tym bardziej, że cel jego wizyty był konkretny i pomimo, że nie należał do przyjemnych, najważniejsze było dla niego, aby teraz ten etap życia mieć już za sobą. Kiedy podnosił się z krzesła, żegnając z towarzystwem, szepnął do Nel, by zechciała zamienić z nim kilka słów. Jego dziewczyna więc wstała i udała się na stronę, nie wiedząc jeszcze, że będzie to ich ostatnia rozmowa. Źródła różnią się co do przebiegu tej wymiany zdań. Jedni mówili, że para nie żałowała sobie wysokich tonów i ostrych słów. Przekrzykiwali się na werandzie, ale echa tej rozmowy bez trudu dochodziły do salonu. Z kolei inne przekazy mówią o tym, że do niedawna zakochana para rozmawiała cichutko, tak by nikt nie wiedział o czym. Oczywiście trudno powiedzieć, jak było naprawdę, ale wydaje mi się, że w rzeczywistości te rozbieżności są tylko pozorne, bowiem to, że para kłóciła się głośno, wcale nie wyklucza tego, iż osoby w salonie nie słyszały poszczególnych słów i nie znały tematu rozmowy. Nie potrafiły więc potem powtórzyć, czego dotyczyła awantura, choć podniesione głosy były dla nich ewidentne. Można przecież słyszeć, że w drugim pomieszczeniu ktoś się kłóci, a mimo to nie umieć powtórzyć przebiegu sporu. Wszystko to działo się około 23:00, co potwierdził później Caleb Parker, sąsiad, który znajdował się w okolicy i zauważył dwie postacie, które stały koło domu Cropseyów. Tutaj oczywiście można by się zastanawiać, kogo tak naprawdę widział sąsiad, ponieważ nie rozpoznał konkretnych osób. Natomiast kłótnia pary miała miejsce pierwotnie na werandzie, a potem blisko domu. Natomiast Parker widział dwie postaci w pewnym oddaleniu od budynku, już na chodniku. Oczywiście całkiem możliwe, że rozemocjonowana para po prostu się przemieszczała, spacerując w emocjach na krótkie dystanse, ale nie jest wykluczone, że świadek mógł widzieć kogoś zupełnie innego, kto nadszedł tuż po kłótni kochanków. Pora była już z pewnością późna, dlatego dom powoli zasypiał. Kuzynka Kerry marzyła już o przytulnej pościeli. Roy musiał opuścić gościnne progi. Gdy wychodził, zauważył, że dwie postacie majaczą gdzieś w oddali, jakby odeszły. Potem nikogo już nie widział. O 23:45 zaniepokojona Oli wyszła przed dom, żeby uświadomić Nel, jak późna jest pora i zachęcić, by zakończyła te rozmowy. Nawoływała siostrę po imieniu. Ta jednak nie dawała żadnego znaku życia. Oli przez chwilę zawstydziła się nawet, że nie przyszło jej do głowy najprostsze rozwiązanie. Zapewne, kiedy krzątała się po domu, Nel zdążyła już wrócić i zmęczona emocjami udała się do swojego łóżka, nie chcąc zapewne rozmawiać o przykrych dla siebie sprawach. Siostra, przekonana teraz, że ma rację, zerknęła tylko na łóżko, będąc pewna, że potwierdzi swoje przypuszczenie. Jakież było jej zdziwienie, gdy Nel wcale nie było w swoim pokoju. Nieco się zdenerwowała na siostrę, która najwyraźniej trochę przesadzała, ale nie było innego wyjścia, jak tylko pójść spać, z nadzieją, że siostra zaraz się opamięta i skończy te o wiele za długie, późne dysputy. Nie było jej jednak dane spać spokojnie, bo około północy usłyszała iście upiorne odgłosy. Były to jakby krzyki, piski, nienaturalne dźwięki, które, jak się okazało, wydawały świnie hodowane w gospodarstwie Cropseyów. Oli szybko się zorientowała, że zwierzęta najwyraźniej cierpią, boją się. Do tego jeszcze doszło szalone szczekanie psów, które bezwzględnie zaalarmowało cały dom, sugerując, że ktoś obcy wtargnął na posesję i na pewno nie ma dobrych zamiarów. Właściwie psy szczekały już wcześniej, ale to właśnie dziwne zachowanie świń sprawiło, że Oli dostała gęsiej skórki. To bardzo głośne zamieszanie obudziło oczywiście sąsiada, który natychmiast pobiegł po pomoc, krzycząc po drodze, by pan Cropsey wziął broń, bo ktoś najwyraźniej kradnie jego świnie. W tym momencie Oli uświadomiła sobie, że skoro siostry nie ma jeszcze w domu, to zapewne wraz z niedoszłym szwagrem kręci się gdzieś po podwórku i to właśnie oni zdenerwowali psy, które najwyraźniej przeraziły też świnie. Dziewczyna podzieliła się swoją teorią z ojcem Williamem, który wściekł się, że córki nie ma jeszcze o tej porze w domu. Wypadł zdenerwowany na podwórze, szukając pary, która wciąż nie mogła dojść najwyraźniej do wspólnych wniosków.
Ku jego zdziwieniu jednak nie zauważył zupełnie nikogo, a przeoczenie dwóch dorosłych osób, które zapewne jakoś szczególnie by się nie kryły, nie byłoby takie łatwe. Tym bardziej, że przecież powinny się one odezwać w odpowiedzi na nawoływanie Williama. Ojciec doszedł do wniosku, że być może córka wróciła jakąś inną ścieżką w momencie, gdy on był po drugiej stronie posesji. Poszedł więc sprawdzić, czy Nell znajduje się już w swoim pokoju. Niestety jednak nie było jej tam, więc emocje ojca sięgnęły zenitu. William Cropsey zdecydował się niezwłocznie dowiedzieć, gdzie znajduje się jego córka, a miał świadomość, że jedyną osobą, która może mu udzielić tego typu informacji, jest Jim, z którym widziano ją ostatnio. Natychmiast udał się więc do domu Wilcoxów, aby na własną rękę przesłuchać Jima. Otworzył ojciec młodego chłopaka, który był kompletnie zdumiony tą niespodziewaną wizytą, ale wyjaśnił uprzejmie, że jego syn jest już w łóżku. Był zaspany, ale słyszał, że junior już wrócił. Wyciągnięty hałasami z pokoju młody mężczyzna stanął w drzwiach, nie rozumiejąc, co robi tu jego niedoszły teść. Ten natomiast zaczął dopytywać, gdzie podziała się jego córka, ale Jim początkowo nie rozumiał pytania. Wyjaśnił, że przecież zapewne jest w domu, ponieważ tego wieczoru odbyli trudną rozmowę, która skończyła się potokiem łez Nell. Jej rozpacz jednak zmieniła się w końcu w irytację i pełna zawodu i wściekłości dziewczyna gwałtownie odprawiła chłopaka, który właśnie przecież z nią zerwał. Ten, nie chcąc już zaognić sytuacji, około 11:15 wyruszył po prostu do domu, pozostawiając dziewczynę na werandzie jej własnego domu. Upewniał się jeszcze, czy nic jej nie jest, ale ona tylko warknęła. No już dalej, idź stąd. Chłopak doskonale wiedział, że dalsze dyskusje pogorszyłyby tylko sprawę, więc udał się w drogę. A potem, około północy, wyczerpany przeżyciami, runął do łóżka. Zrozpaczony ojciec dziewczyny nie wiedział, co ma myśleć o całej tej historii, ale zdecydował się nie oceniać faktów sam. Udał się na policję i wraz z jej szefem powrócił do swojego domu, by go jeszcze raz przeszukać. Ta mała ekipa ratownicza udała się również na wszystkie okoliczne posesje, by sprawdzić, czy Nell nie uległa jakiemuś wypadkowi. Tymczasem policjant rutynowo stwierdził, że najbardziej podejrzana jest zwykle osoba, z którą ostatnio widziano zaginioną. Wobec tego obiekt zainteresowań nasuwał się sam i funkcjonariusz zdecydował się go odwiedzić. Nalegał, by Jim dokładnie opowiedział przebieg tego wieczoru. Młody Wilcox wyjaśnił więc, że około 23:00 dał znak Nell, że chce z nią porozmawiać. Nie planował być brutalnie dosłowny i bardziej gestem chciał dać jej do zrozumienia, o co mu chodziło, aby samo wyznanie poszło już potem gładko. Wręczył więc jej najpierw zdjęcie, które niegdyś mu podarowała, wraz z parasolką, potwierdzając, że niestety to koniec ich związku. Kiedy dziewczyna głośno płakała, chłopak nie miał pojęcia, co może zrobić w tej sytuacji, a gdy nie zrobił nic, Nell wpadła we wściekłość. Wilcox wiedział, że nic tu po nim, to też udał się do domu, jak już wcześniej tłumaczył. Dodał teraz, że po drodze spotkał przyjaciela, Leonarda Owensa, z którym dosłownie przez kilka minut prowadził na drodze zwykłą rozmowę. Kolega namówił Jima, by ten ułatwił sobie zaśnięcie piwem, na które też wstąpili do baru. Wszystko wskazywało więc na to, że chłopak miał alibi i na pewno nie mógł być około północy przy domu Nell, kiedy to doszło do tego słynnego już wielkiego zamieszania. Niestety w czasach, kiedy nie było dostępu do żadnych konkretnych specjalistycznych badań, monitoringu, nie było komórek, które łączyłyby się z konkretnymi masztami, ułatwiając lokalizację danej osoby w konkretnym czasie, a system prawny był dalece niedoskonały, liczyła się opinia publiczna. A ta niestety nie miała żadnych wątpliwości co do tego, że winnym jest ten, który miał motyw i jako ostatni był widziany z Nell. Nie pomogło nawet to, że wszystkie elementy opowiadania młodego mężczyzny szybko się potwierdzały. Policjant rzeczywiście w domu Nell znalazł parasol. Co prawda nie udało się zlokalizować zdjęcia, ale ono było dużo poręczniejsze niż parasol. To też najprawdopodobniej dziewczyna wciąż miała je po prostu przy sobie.
Wydawało się, że Jimowi nic nie może pomóc. Ani alibi, ani dowody prawdomówności, ani też świadkowie, którzy potwierdzali linię czasu, którą skonstruował podczas przesłuchań. Chłopak został aresztowany. Nikt właściwie nie miał pojęcia, kiedy i jak mężczyzna mógłby cokolwiek zrobić Nell, bo przecież miałby ekstremalnie mało czasu nie tylko na przeprowadzenie jakiejkolwiek akcji, ale także na ukrycie ciała z daleka od posesji. I to tak dobre, że pomimo intensywnych poszukiwań nie udało się go odnaleźć. Psy myśliwskie podjęły trop Nell i z ganku zaprowadziły do altany, po czym do przystani. Zatrzymały się przy rzece, a wszystko to sugerowało, że Nell naraziła się na jakieś niebezpieczeństwo na terenie swojej posesji, a potem została wciągnięta do rzeki. Nie było też wykluczone, że sama z własnej woli pokonała tę drogę i wpadła do bystrego nurtu. To jednak nie wyjaśniało, dlaczego nie ma po niej żadnego śladu. Część osób, które miało okazję rozmawiać z młodym Wilcoxem, było przekonanych, że nie kłamie. W żadnym momencie nie dało się podważyć jego zeznań, ale oczywiście trudno było przekrzyczeć wołania rozwścieczonej tłuszczy, która żądała ukarania winnego, najwyraźniej nieszczególnie przejmując się dowodami, a dokładnie to ich brakiem. Ale co zdumiewające, w tym momencie doszło do sytuacji, którą naprawdę trudno byłoby logicznie wyjaśnić. O ile bowiem osobom postronnym zależało zapewne tylko na emocjach, igrzyskach, o tyle zazwyczaj osobom bliskim chodzi jednak o prawdę. Chcą znaleźć rzeczywistego winnego nieszczęścia ich ukochanych zaginionych. Wydawać by się mogło, że jeżeli ojciec natrafi na jakikolwiek trop prowadzący go do osoby stojącej za zniknięciem jego córki, to podejmie go bez chwili wahania. Kiedy jednak 24 grudnia ojciec Nell, William Cropsey, otrzymał niepodpisany list ze stemplem pocztowym z Ultika, wyjaśniającym, co zaszło tej najmroczniejszej jak dotąd nocy w życiu ojca, ten w ogóle się tym nie przejął. Anonim tłumaczył, że Nell tego wieczora stała na ganku i płakała. Była rozemocjonowana i próbowała doprowadzić się do porządku, nim wróci do domu. Trwało to jednak jakiś czas, aż jej zadumę przerwało szalone szczekanie psów. Nie wiedziała, co się dzieje i niejako odruchowo poszłaby zobaczyć, co się dzieje z czworonogami. Natknęła się jednak na mężczyznę, który akurat próbował ukraść świnie. Dziewczyna doskonale wiedziała, kim jest ten mężczyzna, co wydało najwyraźniej na nią wyrok. Nie mógł on sobie pozwolić na to, by zdradziła jego nazwisko policji. Dostała kijem na tyle mocno, że straciła świadomość. Wtedy mężczyzna zawlókł ją do rzeki, wrzucił do łodzi, po czym odpłynął. Niestety świadek, bądź też sam sprawca, bo nie wiadomo było, kto jest autorem listu i jakie motywy nim powodują, nie znał obecnych losów młodej kobiety. Nie wiedział, czy przeżyła, czy nie. Wywnioskował jednak, że jeżeli nie przetrwała tej napaści, to najprawdopodobniej jej ciało będzie można znaleźć w pewnym konkretnym miejscu. Do listu dołączona była mapka z zaznaczonym punktem zlokalizowanym 150 metrów od przystani Cropseyów. Cała ta historia wydawała się wyjaśniać, przynajmniej teoretycznie, właściwie wszystko. Ale co najważniejsze, była w pełni zgodna z informacjami i dowodami, które udało się dotąd zgromadzić. Zgadzałoby się to z linią czasu, zachowaniem psów, szaleństwem zwierząt, a szczególnie świń, które rzeczywiście tej nocy zachowywały się jak szalone. Ich jazgot istotnie został poprzedzony szczekaniem psów, które zdecydowanie mogło zwabić Nell do pomieszczeń gospodarskich. Jeśli jednak myślicie, że oto znalazł się ewidentny trop, którym należało podążyć w celu rozwiązania sprawy, to grubo się mylicie. Ojciec dziewczyny, adresat tego listu, nie zrobił z nim dokładnie nic. Nie zdradził policji, że poznał właśnie jedną z całkiem wiarygodnych teorii dotyczących tego, co pamiętnego dnia stało się w jego obejściu. Cała ta sprawa wyglądała jeszcze bardziej szokująco z perspektywy czasu. Okazało się bowiem, że ciało Nell zaledwie 5 dni później rybacy wyłowili dokładnie tam, gdzie wskazywała na to mapa.
Nie był to jednak koniec tajemnic, ponieważ nawet laicy, zresztą podobnie jak później profesjonaliści, byli zdumieni tym, jak dobrze zachowało się ciało młodej kobiety, które było w zasadzie zupełnie nienaruszone. Oczywiście rozkład postępuje bardzo różnie, ale jednak dziewczyna wyglądała, jakby dopiero została wyjęta z jakiejś solidnej lodówki. Trudno dziś powiedzieć, czy warunki atmosferyczne wystarczyły, aby zachować ciało w tak świetnej formie, choć osoby biorące wówczas udział w wyjaśnianiu tej sprawy są przekonane, że nie. Ekipy poszukiwawcze zaznaczyły również coś jeszcze. Zarzekały się, że to miejsce było wielokrotnie i bardzo dokładnie przeszukane i z całą pewnością ciała tam nie było. Zostało wyjęte z jakiejś lodowni i podrzucone. Jednak ogół społeczeństwa był zupełnie innego zdania. Do tej pory zapewne część mieszkańców wierzyła jeszcze, że Nell po prostu odeszła, zdruzgotana miłosną porażką i ukrywa się gdzieś poza zasięgiem ciekawskich ludzkich oczu. Teraz było już jednak pewne, że nie ma jej wśród żywych, co spowodowało, że mieszkańcy solidarnie się wściekli. Oczywiście mieli ochotę na pokazowy lincz, którego ofiarą miał paść młody Wilcox. Policji udało się ochronić go przed atakiem, ale już nie przed oskarżeniami i fabrykowanymi dowodami na jego winę. Nagle cała historia zaczęła wyglądać zupełnie inaczej. Ni stąd, ni zowąd zaczęto mówić, że to piękna Nell zerwała z chłopakiem, a on nie mógł się z tym pogodzić i próbował ją porwać z pomocą łodzi. Tam jednak doszło do szarpaniny, która skończyła się dla Nell tragicznie. Z czasem legendy były coraz bogatsze i pełne zdumiewających szczegółów. Oczywiście w żaden sposób nie dawały się one pogodzić z dowodami, które zresztą same w sobie także były zagadkowe, przynajmniej niektóre. Koroner nie miał wątpliwości, że na głowie Nell widać skutki uderzenia w lewą skroń, wskutek czego dziewczyna znalazła się w wodzie. Zaaspirowała ją do płuc i właśnie w ten sposób straciła życie. Niemniej w płucach nie znaleziono wody. Ewentualnie można było wnioskować, że uderzenie było bezpośrednią przyczyną utraty życia i Nell już nie żywa, wpadła do wody. Tak czy inaczej, podana do publicznej wiadomości przyczyna zgonu nie zgadzała się ze szczegółowymi ustaleniami w trakcie sekcji. Niestety, skazanie Jima było tylko formalnością. 12 ławników zgodnie zachwyciło się możliwością szybkiego wpakowania chłopaka za kraty, zgodnie z wolą tłumu. Autor listu, który uprzednio walczył o sprawiedliwość dla Jima, nie poddał się tak łatwo. Wystosował kolejny list. Tym razem do ojca obwinionego. Alarmował, że Jim jest niewinny, a ten wieczór toczył się zupełnie inaczej niż założył sąd. Informator jednak podkreślił z całą stanowczością, że dziewczyna straciła życie, bo znała złodzieja, który zresztą jest znany również wszystkim innym mieszkańcom Elizabeth City. Prokurator jednak nie zadał sobie trudu, aby pójść tą drogą, obierając oczywiście znacznie prostszą. Dowodził, że chłopak był ostatnią osobą, która widziała Nell. Miał też motyw i sposobność. Nie ma więc potrzeby szukania bardziej skomplikowanych wyjaśnień. Jeśli to proste, jest całkiem dobre. Obrona oczywiście miała swoje argumenty, ale niewiele to pomogło. Szczególnie, że Wilcox nie miał już siły się bronić i niezliczoną ilość razy powtarzać w kółko, że jest niewinny, a jego wersja wydarzeń w pełni prawdziwa. Nawet jeżeli część ławników mu wierzyła, to być może nie bez znaczenia był fakt, że po okolicy rozeszła się wieść, iż mieszkańcy w przypadku uznania go za niewinnego dokonają porwania, a następnie linczu. Podobny los miał spotkać ławników opowiadających się za niewinnością chłopaka, a niewykluczone, że ostracyzm społeczny spotka również ich rodziny na wieki. Można więc spokojnie powiedzieć, że sąd został kompletnie zastraszony, za co Wilcox miał zapłacić życiem, a wszystko to w świetle prawa. Jedyne, co mogli zrobić adwokaci, to zwrócić się o przeniesienie procesu do innej miejscowości, a właściwie to powtórzenie go w całości bez nacisków społecznych. Nie było to jednak szczególnie krzepiące, bo wieści o tym, co się dzieje, rozeszły się już w promieniu wielu, wielu mil.
Niemniej udało się wywalczyć przynajmniej złagodzenie wyroku, choć i tak pewne było, że mężczyzna długo nie zobaczy wolności. Miał spędzić za kratami co najmniej 30 lat. On sam jednak był pewien, że również ci, którzy doprowadzili do jego niesprawiedliwego skazania, zapłacą za to, co się stało. Przekazał tajemniczą wiadomość policjantowi, który eskortował go do więzienia. Powiedział: w Elizabeth City tli się mały ogień, który może wybuchnąć za 3 miesiące lub za 3 lata, ale prędzej czy później wybuchnie. Niestety Wilcox spędził w więzieniu całe lata. Został ułaskawiony dopiero 20 grudnia 1920 roku. Mówi się, że lepiej późno niż wcale, choć jak się okaże, niekoniecznie w tym przypadku. Tymczasem jednak same motywy stojące za ułaskawieniem mężczyzny przez gubernatora Thomasa Becketta były bardzo tajemnicze. Prawnicy wcześniej apelowali o to minimum 3 razy, ale każdorazowo ponosili zupełną klęskę. Nikt nie chciał słyszeć o łasce dla Wilcoxa, aż do 1920 roku, kiedy nagle stało się coś, co odmieniło serce gubernatora. Rąbka tajemnicy uchylił dziennikarz Roland Beasley, któremu gubernator powierzył pewną tajemnicę. Miało się okazać, że powziął informację, która przekonała go do tego, że jest zupełnie inne wyjaśnienie tego, co stało się feralnej nocy. Gubernator zdecydował się sprawdzić teorię, którą poznał, rozmawiając z kluczowymi dla jej wyjaśnienia osobami. Jak przyznał, powiedziały mu one dokładnie to, co spodziewał się już usłyszeć, przekonując go o niewinności Wilcoxa. Do dziś niestety nie udało się odkryć, jaką tajemnicę poznał gubernator. W każdym razie doprowadziło to jednak do uwolnienia Jima. Zapewne wielu z Was odetchnęło w tej chwili z ulgą, myśląc, że przynajmniej część życia, jaka mu została, będzie dla niego szczęśliwa i spokojna. Niestety jednak nie było mu to dane. Pomimo, że odzyskał wolność, to jednak już nie energię życiową, zdrowie i wolę walki o lepsze jutro. Wszystko to stracił bezpowrotnie. Zdecydował, że nigdy więcej nie będzie miał nic wspólnego z ludźmi, którzy odebrali mu normalne życie, właściwie bez powodu. Zaszył się w głębi lasu. Żył zupełnie samotnie. Niektórzy próbowali go namawiać na powrót na łono społeczeństwa, ale Wilcox jednym mówił, że z pewnością nikt na niego nie czeka i wcale go nie chce, a innym, że właściwie to on sam nie zamierza się narazić na nieprzyjemności wynikające z kontaktu z ludźmi. Dość szybko mężczyzna stał się wrakiem człowieka. Był bardzo chory, smutny, przybity, samotny. Jedyną jego pociechą było picie. Zawsze mówił, że był niewinny, ale z czasem zdradził też, że jest osoba, która zna całą prawdę i w każdej chwili mogła go ocalić, ale nigdy tego nie zrobiła. Według mężczyzny, ojciec dziewczyny, William Cropsey, wiedział, co się stało tej nocy. W grudniu 1934 roku niestety Jim po raz drugi i ostatni stracił głowę, tym razem jednak nie dla pięknej dziewczyny, lecz zupełnie dosłownie, a to za sprawą strzelby, której własnoręcznie użył. Było to wielkim szokiem dla całej społeczności Elizabeth City, ale miała ona przeżyć jeszcze nie jedno w związku z wielką tajemnicą pięknej Nell. Kiedy emocje powoli opadły, a ludzie już spokojniej wymieniali się informacjami i wspomnieniami, znalazła się osoba, która zdecydowała się wszystkie te wiadomości zebrać i ułożyć układankę w logiczny obraz. Pisarz William Dunstan w swojej książce Nell Cropsey and Jim Wilcox – The Chill of Destiny, jak twierdzi, opisał, co tak naprawdę wydarzyło się w noc, która zmieniła wszystko w Elizabeth City. Na podstawie tego, co widzieli, pamiętali lub podejrzewali mieszkańcy, młody Wilcox miał bardzo konkretny powód, by zerwać z Nell. Okazało się rzekomo, że miała ona płomienny romans z sąsiadem, Johnem Fierningiem, który jednak miał w tamtym czasie żonę. Nie mogła więc kontynuować otwarcie związku z ukochanym. Potrzebowała Jima.
Dla całego swojego otoczenia miała wyglądać na młodą narzeczoną lokalnego chłopaka, ale w rzeczywistości pozwalało jej to po prostu bez przeszkód widywać się z Johnem. Nie potrafiła jednak grać swojej roli wystarczająco dobrze, nieraz krzywdząc narzeczonego przykrymi słowami, nieprzyjemnym zachowaniem czy jakkolwiek inaczej jawnie okazywaną niechęcią. Wilcox domyślił się, że postawa narzeczonej ma swój ewidentny powód i najwyraźniej jej serce bije szybciej na myśl o kimś zupełnie innym niż on. Nie jest jasne, czy wiedział o tym, że jej obiektem uczuć jest żonaty sąsiad, czy też po prostu go to nie interesowało i wystarczył mu fakt, że myśli jego narzeczonej na co dzień są przy kimś zupełnie innym, co przekreśla oczywiście wizję ich udanego związku. Kiedy powiedział Nell o tym, że to koniec, ta rzeczywiście wpadła w rozpacz, ale najprawdopodobniej wcale nie dlatego, że traci właśnie osobę, którą darzy uczuciem. Chodziło bardziej o to, że jej idealna przykrywka właśnie się zbuntowała, rujnując jej fantastyczny plan. Kiedy niedoszły mąż oddalił się po ostatecznej rozmowie, sąsiad albo zauważył tę sytuację, albo też odpowiedział na umówiony znak, który dała mu ukochana i przybiegł do Nell. Parę najwyraźniej porwała namiętność, a to zobaczył ojciec dziewczyny, który był człowiekiem bardzo impulsywnym i gwałtownym. Wpadł w szał, gdy zorientował się, że jego córka właśnie zmarnowała sobie życie, a na dodatek straciła godność i jest istotą ewidentnie grzeszną. Najprawdopodobniej ojciec uderzył dziewczynę, a siła ciosu była tak duża, że młoda kobieta uderzyła w coś i w ten sposób odeszła na zawsze. Zarówno ojciec, jak i żonaty kochanek Nell wiedzieli, że ta sytuacja zakończy ich spokojne życie w Elizabeth City i zostaną złapani w pułapkę, z której nie będzie wyjścia. Jedynym sposobem, by przetrwać, jest ukrycie Nell, której nic już nie pomoże. Najprawdopodobniej całe to zamieszanie ściągnęło przed dom Oli, jej chłopaka, a nawet brata Nell, Willa. Ojciec zarządził ukrycie ciała w rodzinnej lodowni. Było jasne, że w tej konfiguracji nie będzie najmniejszych problemów ze złożeniem zeznań, z których będzie wynikało, że Jim był ostatnią osobą, która widziała Nell żywą. Pokłócili się, Jim miał więc motyw. Gdyby jednak taki lub podobny scenariusz rzeczywiście zrealizował się w Elizabeth City, musiałoby to mieć znaczący wpływ na inne osoby biorące udział w tych wydarzeniach. I rzeczywiście. Roy Crawford i Will Cropsey zdecydowali się przerwać swoje życie. Natomiast Oli wybrała los pustelniczki. Resztę życia spędziła jako osoba niepotrafiąca cieszyć się z codzienności, nękana smutkiem i zmartwieniami. Ostatecznie znacznie podupadła na zdrowiu psychicznym. Jedni tłumaczą to w sposób oczywisty. Wszystkie osoby, które brały udział w tuszowaniu nieszczęścia Nell, a potem zgotowały okropny los jej niedoszłemu mężowi, zresztą zupełnie niewinnemu, zapłaciły za to krańcowymi wyrzutami sumienia. Inni jednak przekonywali, że to duch Nell nawiedza całą rodzinę, która nie znalazła prawdziwego sprawcy. Oczywiście ani jedna, ani druga wersja wydarzeń nie wyjaśnia wielu wątków tej tajemniczej sprawy. Do dziś nie wiadomo, kto był autorem listu i czy aby na pewno nie zawierał on prawdziwych informacji. Jeśli tak, to dlaczego ojciec dziewczyny nie zdecydował się pójść tym tropem? Czy on również znał złodzieja świń, którego zdecydował się chronić, wiedząc, że Nell nie może już pomóc? Czy sama Nell rzeczywiście natknęła się na scenę kradzieży, czy też może na jakąś zupełnie inną, która jednak skompromitowałaby kogoś, kto nigdy już nie odzyskałby szacunku w lokalnej społeczności? Co zobaczyła dziewczyna i dlaczego jej ojcu i całej rodzinie nie zależało na tym, by świat dowiedział się prawdy? Zastanawia, jaka tajemnica byłaby warta poświęcenia życia niewinnego chłopca. Natomiast jeżeli prawdą jest to, co udało się ustalić pisarzowi, to nie znaczy, że znamy wszystkie odpowiedzi. Przecież gdyby ojciec w furii uderzył dziewczynę zbyt mocno, to najprawdopodobniej, kiedy już by się opamiętał, po prostu zdecydowałby się nie robić nic. Zostawiłby ją tam, gdzie upadła,
mówiąc po prostu, że taką scenę rodzina zastała, gdy Wilcox opuścił ich dom. Niestety nie udało mi się dotrzeć do wszystkich relacji w ówczesnych gazetach, ale z dyskusji na forach dowiedziałam się, że niektóre z przekazów sugerują, iż władze doskonale wiedziały, jakie nazwisko należy powiązać z całą tą sprawą. Wydaje się, że po prostu zawierały je listy, które przyszły od anonimowego informatora. Nie jest jednak oczywiste, dlaczego wszyscy, łącznie z władzami, zdecydowali się ukryć dane obwinionego w tych epistołach agresora. Jest jeszcze jeden wątek tej sprawy, który daje do myślenia. Młodzi, którzy tego wieczoru zgromadzili się wokół Nell, doskonale pamiętali, zabawną ich zdaniem, grę w wybór metody skrócenia swojego życia. Nell obstawiła wówczas bardzo oryginalne zamarznięcie i najprawdopodobniej to tak właśnie odeszła. Wnioski koronera są bardzo niejasne i przeczą sobie wzajemnie. Nie mogła utonąć, skoro w jej płucach nie było wody. Nie jest również jasne, czy bezpośrednią przyczyną utraty życia mógł być cios. Jest natomiast pewne, że kiedy ją znaleziono, ciało było w idealnym stanie i już wtedy wszyscy sugerowali, że było przechowywane w lodowni. W rzeczywistości nie można wykluczyć, że po tym jak straciła narzeczonego, którego tak naprawdę kochała i z którym wiązała przyszłość, udała się albo do rodzinnej lodowni, by zakończyć swoje życie dokładnie tak jak kilka chwil wcześniej zapowiedziała. Wydaje się również, że część świadków chciała powiedzieć światu jak było naprawdę, aby ocalić młodego Jima i dlatego tak dokładnie opisali przebieg rozmowy, która toczyła się w salonie tego wieczoru. Zastanowiło mnie to już, gdy po raz pierwszy czytałam tę historię, bo przecież zazwyczaj rozmowy towarzyskie toczą się o niczym i nie mają istotnego znaczenia. Ta jednak była przez niektóre osoby dosłownie cytowana i od razu wydawało się, że nie bez powodu. Wygląda to trochę tak, jakby sumienie nie pozwalało młodym ludziom skazać Wilcoxa. Świadkowie nie chcieli najprawdopodobniej zdradzić prawdy wprost z wielu powodów. Po pierwsze, odebranie sobie życia jest ogromnym grzechem, kompromitującym całą rodzinę i oczywiście samą Nell. Dla jej ojca było to wykluczone i był zdecydowany nie dopuścić do tego za wszelką cenę. Powstaje jednak inne pytanie. Dlaczego dziewczyna mówiła o przedwczesnym zakończeniu swojego życia jeszcze zanim jej narzeczony z nią zerwał? Czy tak naprawdę były również inne powody, które doprowadziły ją do takiej decyzji? Czy ta rozmowa nie była wcale żartobliwą grą, ale zwyczajnym pożegnaniem i zapowiedzią tego, co ma się wydarzyć? Spowiedzią, która miała dać znać bliskim, że dziewczyna dłużej już nie wytrzyma. Czy w tej rodzinie były zupełnie inne tajemnice, które nigdy nie ujrzały światła dziennego? Przed czym tak naprawdę mogła uciekać Nell? Ochrona tej tajemnicy kosztowała życie 3 osób, które ostatecznie nie wytrzymały tej presji. Kochani, to już koniec tej bardzo smutnej, niezwykle poruszającej opowieści, o której, przyznam, myślałam bardzo długo po tym, jak już opracowałam ten temat. Myślę, że również na Was zrobi ona spore wrażenie i będziecie mieć swoje przemyślenia. Jak zwykle bardzo Was proszę, byście się nimi podzielili. Jestem ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Czy sądzicie, że dziewczyna sama odebrała sobie życie, co wcześniej zresztą zaanonsowała? Czy winny był jednak jej narzeczony, który później sfabrykował swoje alibi? Czy jest możliwe, że za tym, co się stało, stał ojciec dziewczyny lub któryś z członków jej rodziny? A może faktycznie był to intruz, którego dziewczyna zastała w jakiejś kompromitującej sytuacji? A może myślicie, że w domu działo się coś, o czym dziewczyna chciała powiedzieć światu i ktoś to uniemożliwił? Dajcie znać. Mam nadzieję, że zostawicie po sobie komentarz lub łapkę w górę. To dla mnie naprawdę bardzo dużo znaczy. Jeśli tylko uważacie, że warto, polecajcie ten kanał. Może na grupach, może swoim znajomym. Byłoby super, gdyby było nas tu coraz więcej. A teraz już życzę Wam zdrowia, ściskam Was mocno i przypominam o profilu facebookowym True Crime Poland, gdzie znajdziecie wszystkie aktualności z naszego świadka True Crime. Do usłyszenia!